Jaka akcja z policją? Słuchajcie, zatrzymali mnie. Policjant super agresywny. No to będzie 1 gram probably. Zobaczcie, to są obrzeża stolicy, Konakry. Zobaczcie, jak one są rozbudowane. One się ciągną od samej stolicy poza jakieś 35 km. A dookoła, jak spojrzycie na Google Maps, to zobaczycie, że są rozlewiska rzek. Więc to jest taki jeden wielki pas miast, domów, firm. To jest jakaś w ogóle siedziba, jakaś część miasta, taka bardziej powiedziałbym produkcyjna, ale skrót mam. O kurczę, próbuję objechać motorkiem właśnie do głównej drogi, żeby było szybciej. Za 10 tysięcy ichniejszych, czyli za jakieś 7 zł, coś takiego. No i później będę próbować się przebić jeszcze w stronę, dokładnie już w stronę Sierra Leone. Ale kurzy, tu śmieci palą, tu kurzy, o kurde. I to jest taka mieszanka pyłu, powiedziałbym, z boksytem, bo tutaj przez cały kraj ten boksyt się wszędzie rozciąga i on jest taki pylasty, więc tutaj łatwo można na jakąś taką chorobę płuc zapaść. Nie pamiętam, jak się nazywa choroba pylica, o pylica od takiego kurzu. Jak nagminnie jesteś poddany takiej ilości pyłu, no to w końcu pyco nie wytrzymują. Przyznam szczerze, że ciekaw jestem, czy uda mi się w ogóle złapać dzisiaj do Sierra Leone, czy się uda dotrzeć na granicę. Trzymajcie kciuki. Moi drodzy, udało się złapać taksóweczkę. Jedziemy teraz taksóweczkę za 3,50. Kolektywna. Więc jedziemy teraz, moi drodzy, do miasteczka obok, 10 km i stamtąd już będzie można ładnie łapać stopa i w miarę komfortowo sobie podróżować w kierunku granicy. Słuchajcie, jesteśmy w centrum Koja i żebyście widzieli, jaka sytuacja, bo w Ramadanie ludzie nie jedzą, są bardzo napięci i jedno auto stuknęło drugie i wyobraźcie sobie, jaka burza była. Kurczę, a tutaj jest tak, że w momencie, kiedy coś się dzieje, to przybiega bardzo dużo ludzi. Tak ze 100 osób stoi wokół. Nie nakręciłem tego, bo jeszcze ja bym poszedł. Bo by mnie zmiażdżyli po prostu. I w momencie, kiedy jest środek dnia, gorąco i coś się dzieje, to jest po prostu, jest gruba akcja. Zobaczcie na to. Ziomek ma buty do wspinaczki. I chodzi sobie w nich normalnie, ale to większy rozmiar, to normalnie musi się tam ten, elegancko. Często i gęsto, jak widzę flagę Stanów, czy to na tych odświeżaczach w samochodach, czy to na jakichś nalepkach, to co robię? To tak bekę trochę cisnę, bo oni, o kurde, ty! Felek zaczął ruszać mnie i popatrzył w lusterko, ale gość, żeby kierownika przejechał. Elo mordo! No właśnie, widzicie, oczy szeroko otwarte, bo inaczej was przejadą. A i się tak trochę śmieję, że mu nalepki macie amerykańskie, a po amerykańsku, przepraszam bardzo, po angielsku nie nada. Czy istnieje takie stwierdzenie jak spróchniała broda? Bo ta moja broda wydaje się taka sucha od tych warunków atmosferycznych, że aż mi jej szkoda. Powinienem nałożyć jakiś tutaj olej, ale nic nie mam. Jest taka sucha. Holender.
Ale najważniejsze w krajach muzułmańskich to co? To jest wtopić się w tłum. Nie inaczej. Sytuacja taka. Was nawalone jak w ogień. A najgorsze jest to, że takich, powiedziałbym, aut wolnych bardzo mało. Wszystko są takie wypchane auta osobowe, które świadczą usługę transportową. Powiem wam, że no ledwo z księdzem Markiem przejechaliśmy ten dystans 120 czy tam 130 km, 120. Powiem wam, że no ciężko było w takiej kolektivo taxi. Więc teraz będę próbować złapać coś takiego, wiecie, prywatnego, na zasadzie prywatnego. Normalne auto prywatne, które będzie jechało, które nie świadczy tych usług. Bo no grubo. Ale słońce już jest nisko i no nie wiem, czy uda mi się dojechać do granicy. Nie, niestety. Życie nie jest takie proste. Kurde, tak się zadumałem, tak się zakręciłem, że nie w tą drogę poszedłem. Ja pierdzielę. Ale lipa. Muszę teraz butować 1,6 km. No cholera, jakby go zjadła. Ale gość ze mnie to nie sa. Tak się zaplułem. Pomyliłem drogę. Teraz jestem na tej dobrej wylotówce i teraz ilość aut tych lepszych się zgadza. Poluję. No zobaczymy, co z tego polowania wejdzie, kierowniku. Ale się zgrzałem. Kurde. Poirytowało mnie to. Zjadłem dzisiaj przed chwilką bagietkę z awokado. Mało jem tutaj. I to niestety jest bardzo słabe. A biorąc jeszcze pod uwagę... O, jest szansa. Jest szansa i szansa, proszę ciebie, przejechała obok nosa. Ale mało tutaj jem. Jest taka zagwozdka, że mogę nie złapać. Jak nie złapię, to będę gdzieś tutaj nocować sobie pod namiotem. Większego problemu nie ma, ale chciałbym dojechać do Sierra Leone jutro, w sensie do stolicy, do Freetown, żeby robić wizę. No więc troszkę mi się plan pokrzyżował, ale nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Nasi bracia muzułmanie zaraz będą mogli jeść, więc będą jedli i pili do oporu. Powiem tak. Nie wiem, czy się złapało na autostopie, nie wiem. Nie wiem, czy jedziemy za hajs, nie wiem. Jeśli jedziemy za hajs, to też nie wiem za ile. Mustafa? Alia. Mustafa i Alia, koledzy moi. Ale najważniejsze, że jedziemy do przodu, moi drodzy. 100 km do granicy z Sierra Leone, więc to jest kawał drogi. I ten odcinek będziemy musieli już zakończyć, ponieważ już nie ma tak zwanego czasu antenowego. Więc serdecznie was pozdrawiam. Jeśli ktoś ma chwilę czasu, to z przyjemnością przeczytam komentarz pod filmem. I co, moi drodzy? Koniec Ramadanu, ale jak szaleńcy wszyscy się rzucili na jedzenie, a ja jeszcze mam 60 km do granicy Sierra Leone. Elo mordo. Kurde, muszę nocleg znaleźć, muszę się ogarnąć, bo to nie robota. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsza noc została przespana u koleżanki Teresy, którą poznałem w drodze. W sensie nie poznałem w drodze, tylko zszedłem z drogi i zapukałem do drzwi i zapytałem, czy mogę postawić namiot. Więc postawiłem namiot tak, jak mi pozwolono. I wygląda tak. Na ganku postawiony jest namiot, moi drodzy. Rodzina sobie żyje, chodzi. I ja też jestem.
tutaj kumple już, bo jest 7:30. To tylko ja tak późno wstaję. Wszyscy wstają o 5:00. Pomodlili się i do roboty. Ja tu powiem szczerze, że jestem pełen podziwu tego, jak oni tutaj wcześniej wstają. Ale w sumie nie ma co się dziwić, ze względu na to, że z samego rana jest temperatura przyzwoita do funkcjonowania. Moja koleżanka Teresa jest studentką ochrony zdrowia. Będzie pracować w szpitalu. Ale pomimo, że studiuje już 3 lata, jej angielski jest bardzo słaby. Taki jak mój francuski. No więc, to pokazuje poziom edukacji. No niestety, tego się nie da tutaj przeskoczyć. Brakuje kadry, brakuje pieniędzy, brakuje kadry, brakuje wszystkiego na tą edukację. Więc jeżeli kiedykolwiek będziecie się zastanawiać, na co przeznaczyć pieniądze, to pamiętajcie, patrzcie długodystansowo. Lepiej przeznaczyć pieniądze na jakieś uniwersytety tutaj w Afryce, ponieważ jeżeli, albo szkoły, ponieważ jeżeli dzieci wykształcą się i wyjadą za granicę, albo stworzą jakiś ciekawy biznes, albo osiągną jakieś wyższe stanowisko, to zarobią więcej i dzięki tym pieniądzom, które zarobią, w sposób ciągły będą mogły wspierać swoje rodziny. Pamiętajcie, że wspierając jakąś rodzinę jednorazowo, to jest pomoc i nie jest pomoc. Ale wspierając szkołę, która wykształci dziecko, to dziecko będzie w sposób ciągły mogło wspierać swoją rodzinę. Wykształcenie. Tak jak powtarzam, 80% na edukację, czyli edukujemy, a 20% pieniądza. Tylko to jest racjonalna pomoc. Dobra, ja się zbieram, bo potrzeba jechać na granicę z Sierra Leone, moi drodzy. Ten odcinek zaplułem się. Ten odcinek otwiera serię Sierra Leone, pomimo, że jeszcze jesteśmy w Gwinei, 60 km przed granicą. Tak czy inaczej, serdecznie zapraszam do oglądania nowej serii. Też przypominam o oglądaniu starej serii, poprzedniej, z Gwinei Bissau, z Senegalu oraz z Gambii. Przyszedłem się odlać i dzieci normalnie od frontu mi tu podglądają, no ale dobra. Mniejsza z tym palma i zobaczcie, tutaj są owoce palmy, które później się praży i z których później się pozyskuje olej palmowy. Te palmy wyglądają w ten sposób. O, tak, o. A to jest jakiś inny typ palmy, bo są też takie wysokie. Te wysokie, moi drodzy, są trudniejsze do ogarnięcia, bo te tutaj przy ziemi są łatwiejsze, ale też bardzo mocno owocują. Zobaczcie, ile tych owoców tutaj. One powysychały, one nie zostały zebrane. Komuś się nie chciało. Moi drodzy widzowie, ruszamy do Sierra Leone. Nowa seria, nowa przygoda i nowe wyzwania. No bo nie ma co ukrywać. Afryka to naprawdę wyzwanie pod wieloma względami. Logistyczno, psychologiczno, socjologiczno. No dużo tego jest, dużo. 60 km zostało do granicy. Muszę to zrobić jak najszybciej, żeby jak najszybciej się przedostać przed zachodem słońca do stolicy, czyli do Freetown, miasta niewolników. Niewolników tych, którym dano wolność. Ale o tym jeszcze poopowiadam później. Tymczasem ruszamy w trasę. Jakie jaja, aż zapłakałem. Pytam typa, ile na granicę tym moturem? A moturem, no to okej, to by była cena, tak obstawiam, dobra, 30 tysięcy, coś około 30 tysięcy. 40, dobra, 40. A kolega mówi 130, więc tutaj zaskoczenie totalne, mówi, aż łza poleciała. Koledzy też łza poleciała. Pośmialiśmy się i taka sytuacja, no. No mówię wam. Tych gusy jakich mało. Od samego rana przycina.
وسط النواح والبكاء والدمع سيلا أصوات قوية تنادي بالعدالة Z tym panem białą furką podskoczyłem sobie kawałeczek. Zostało 30 dokładnie 1 km i jak zauważyliście, wszyscy jeszcze śpią. Miasto dopiero się rozbudza, a kierownik już na trasie szuka czarków. Jaka akcja z policją? Zatrzymali mnie, policjant super agresywny. Zaczął mnie łapać za ręce, krzyczeć, że muszę na komisariat. Ja mówię, że tam uspokój się, czego jesteś taki agresywny. A on do mnie, że siadaj na motor. Jedziemy na komisariat. Ja mówię nie, mówię za co? On mówi, że tu nagrywać nie można. Ja mówię, przecież to jest miasto, tutaj nic nie ma. W ogóle nagrywam mało ważne rzeczy. Bo tak naprawdę no, nie było tam nic takiego, do czego można by było się przyczepić. I wyobraźcie sobie, że bardzo agresywny gość. Bonjour, monsieur. Ça va? Bardzo agresywny. Mówię do niego, czemu jesteś taki agresywny, koleżko? To mi się nie podoba, on mnie za ręce, pach, ja mu tam łapę odrzucam. On mnie za barki, a tak puf, tego gościa, dwóch policjantów idzie na mnie. Niesamowite, ty. No mówię wam, grubo. Ramadan niestety podsyca tylko, bo są bardziej poddenerwowani. Może też powinienem trochę inaczej ugryźć, ale myślałem, że akurat ten sposób, który przyszedł mi do głowy, to przejdzie, ale nie, no tak słabo trochę tak wyszło. No i finalnie pojechaliśmy do bossa, zobaczył wizę i poszedł dalej. W każdym miejscu, gdzie teraz widzicie film, powinienem mieć specjalne pozwolenie od komisariatu policji, co jest nierealne, ponieważ nie dałoby się w ogóle nakręcić żadnego odcinka. Ale było bardzo agresywnie. Super agresywnie. I mówię do typa, wie pan co? Mówię, generale, mówię, że ten pracownik był agresywny. On jeden swojemu rękę myje, o tak, no. Ale agresywni bardzo, no. Zabrali mnie na posterunek i powiedzieli, że nie mogę nagrywać, ale ja wywalone na nich, bo okej, respektuję, że nie można nagrywać w miejscach newralgicznych, takich jak wojska, czy policja, czy jakieś, nie wiem, inne miejsca, etc. A ten, oni mówią, dobra, zabierzemy cię z drogi do komisariat i cię odwieziemy na drogę. A się co okazało, że mnie nie odwieźli na drogę, muszę butować. Siury. Zobaczcie, jakie mango fioletowe. Ale wielkie mango, jakie fioletowe. Normalnie powiem wam, że chyba takiego nigdy nie widziałem. Zawsze to było takie żółtawe. I za każdym razem te zatrzymania przez policję są takie same. Niedowartościowanego, chęć wykazania się, chęć pokazania wyższości i pokazują, ja jestem policjantem, ja mówię, ja też jestem policjantem, ja jestem policjantem, ja mówię, a ja jestem ministrem, ministrem podróży, nie? I chęć taka właśnie zdominowania ciebie, no ale ja jestem taki, że ja się tutaj nie daję, moi drodzy, ja to cisnę tam na grubo, czasami powinienem odpuścić, ale no, aż ciężko. Wciąż, pomimo, że już od tylu lat znam tą mentalność, to wciąż jest ciężko mi się zgodzić z takim chamstwem, z takim, no z takim buractwem po prostu tutaj w Afryce. I to nie ma co tłumaczyć, że o Afryka, że kraj rozwijający się, to jest wszystko kultura osobista i wszystko to jest kultura nabrana z miejsca, w którym człowiek mieszka. No niestety, no tutaj mają jeszcze bardzo dużo do zrobienia. No 10, no straciłem 40 minut przez gości, a już bym był na granicy pewnie. Go!
Przyjechaliśmy taksówką, no musiałem się złamać i przyjechać, bo kurczę, czas goni troszkę. Koleżka ma taką kierownicę zabudowaną, ale teraz tutaj kolegę poznałem właśnie z Sierra i będziemy lecieć na granicę razem. Powiem wam, że no to jest grubo, tutaj cały w ogóle przemiał z jednej strony na drugą stronę, tu towary, wszystko, wymiana walut, wszystko idzie. Chcieli zedrzeć za nie 40, a złapałem motorek, no no, it's good, I speak in Polish, I'm from Poland. A złapałem motorek za 10 i kto mądry? Zawsze pamiętajcie, nie dajcie się zrobić w bułkę drożdżową albo w bułkę z makiem. Zawsze próbujcie negocjować. Jestem jeszcze na granicy, nie mogę tutaj kręcić, ale kręcę, pokażę wam ile hajsu tutaj w Sierra Leone wymieniłem. Bardzo dużo, 50 dolców i jeszcze franki gwinejskie, więc taki plik hajsu wyszedł. Plus jeszcze taki plik hajsu wyszedł. Czujecie to? To są stare banknoty. Nowe banknoty wyglądają nieco inaczej. Tak, wyglądają, myślałem, że gości chce nie oszukać, ale faktycznie no, zrobili mniejsze nominały, więc jestem dziany. O kurde, zobaczcie jak jest ostro. Na czarnym rynku kurs jest o wiele lepszy niż na normalnie, więc jest git. Nie jest źle, ogarnięte. Przejście granicy bez problemu. Witam serdecznie z Sierra Leone. Teraz nagrywam troszkę z przyczajki, bo wyszedłem z granicy, więc jeszcze za bardzo nie mogę tutaj się afiszować kamerą. Odwracam w tą stronę, żebyście widzieli mniej więcej jak to wygląda. Odwrócę się tak na szybko, żebyście zobaczyli granicę. Bo ja jestem, wiecie, jestem na świeczniku. Jestem na świeczniku i za bardzo nie mogę tak kręcić, bo zaraz no tutaj przylecą i będą chcieli, żebym smarował za to, że kręcę. Bo tu trzeba mieć pozwolenie wielkie. Kierownik ma pozwolenie na cały świat. No tak czy inaczej, melduję, że przeszło naprawdę zgrabnie. Byłem pod dużym wrażeniem kultury osobistej. Było tam bardzo dużo chrześcijan. Trzeba zaznaczyć, że w Sierra Leone jest około 20%, tak plus minus, chrześcijan, więc to jest znacząca liczba, jeżeli chodzi o kraj muzułmański. I powiem wam, że z chrześcijanami łatwiej się ogarnia takie biznesowe, oficjalne sprawy, niżeli z muzułmanami, którzy no między innymi teraz mają Ramadan, nie? Więc tak wygląda właśnie afrykańska granica między Gwineą a Sierra Leone. Good morning! Idę do sklepu i mówię paniu, pytam, czy ile kosztuje karta SIM? No i wiem, że najichniejsze kosztuje 10 tysięcy. Pani mówi 30. Ja mówię nie, bo wiem, że kosztuje 10. Czy sprzeda mi za 10? Ona mówi, że nie, pod żadnym pozorem 30. No dobra, no to myślę sobie, niech jej będzie za 20. To i tak 100% przebitki ma, nie? Ona mówi nie. Zobaczcie jaka pazerna. Mogłaby zyskać 100% przebitki plus marżę z tych 10 tysięcy, ale nie, uwzięła się jak krowa na rowie i straciła. No bo ja tak na dobrą sprawę zaraz tam wskoczę do kolejnego i sobie kupię w kolejnym. Jaki problem? No i straciła. Tutaj nie ma takiego myślenia, że lepiej zarobić ciutkę mniej, no ale chcą orżnąć z minus 3 razy. Hello guys. Oh, very good. Z trzy. Yeah. Yeah, perfecto. Z 3 razy chcą orżnąć minimum, a najlepiej to z 10, to wtedy się kalkuluje. Idę z buta, bo tutaj zawsze przy tych granicach te ceny za transport to są jakieś chore. Czuję w kościach, że ta seria z Sierra Leone będzie mocna. Więc proszę zostać na dłużej, zasubskrybować kanał, bo widzę przecież, że tak, ty nie subskrybujesz. Właśnie ty. A ty subskrybujesz, więc bardzo mi miło. Od razu wejdziemy. Zapytamy. Good morning. How are you? Can I check the price? Price. How much costs the petrol? Ah, it's here. Litr paliwa kosztuje 21 tysięcy ichniejszych, czyli na nasze to będzie 5 zł i 10 groszy, coś w ten deseń. To jest, proszę ja was, całkiem przyzwoita kwota, jeżeli chodzi o cenę paliwa tutaj w Afryce Zachodniej.
Ktoś by powiedział, kraje afrykańskie skorumpowane i by się nie mylił tymże określeniem. Niemniej jednak tutaj w Sierra Leone, byłej kolonii brytyjskiej, jest współpraca z Europą i z Kanadą, gdzie jest przeciwdziałanie tak zwanej korupcji tutaj. I powiem wam szczerze, że na granicy normalnie takie znaki wielkie, że działamy przeciw korupcji, jeżeli masz jakieś zderzenie z korupcją czy coś w ten deseń, to od razu dawaj nam znać. I powiem wam szczerze, że nawet nie było przymrużenia oka, żeby gdzieś posmarować. I no to było bardzo przyjemne. To było bardzo przyjemne, ale to jest, zaznaczmy, że ekonomia Sierra Leone jest bardzo słaba i uważam, że w głąb kraju niestety ta korupcja wciąż będzie się miała całkiem dobrze i będzie się tam karmiła. Ręka rękę myje, drogi kierowniku. Tak to wygląda w świecie. Wiecie, co zauważyłem? Że ludzie, jak przychodzę gdzieś i coś tam, nie wiem, do sklepu, czy gdzieś się zatrzymuję pogadać, to ludzie mnie tak skanują wzrokiem, jakbym był typem spod ciemnej gwiazdy. Czujcie? Boją się mnie. Ja to widzę, bo jest coś takiego. Tak obcinają mnie, tak... Kurde, co to jest w ogóle? Co on tutaj ma? Co to jest w plecaku? Kurczę. Wiecie, nie jak złodzieje, tylko takim dziwnym wzrokiem, w którym widać... W którym widać troszkę tak jakby, taki trochę strach. No, I go in Gambia. Yeah, yeah. What price? It's 10,000. How many kilometers? It's 30 kilometers. How much? 30 kilometers. 30? Yes. No, yeah, I would say 6 kilometers. But okay. I'm a traveling spirit. I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Za dużo trochę zapłaciłem koleżce na ichniejsze warunki, ale wciąż 10 tysięcy to jest 2,50. Niech zarobi za te 6 km z waszych napiwków, moi drodzy. Wiedzcie, że napiwki na live'ach, czy też wszelkiego rodzaju napiwki na mojej stronie, na jaktodaleko.pl, jak wejdziecie, zostawicie, to one właśnie idą na tego typu inicjatywy. Że nie daję dla osób, które proszą na ulicach, tylko zawsze postaram się dać troszkę więcej za taki transport, chociaż to jest krętactwo. No ale jakoś przymyka na to oko. Się zmachałem. Nie wiem, czy wspominałem, że na całym obszarze Sierra Leone występuje zagrożenie, między innymi wysokie zagrożenie, żeby była jasność, malarią, cholerą, żółtą febrą i innymi dziwnymi niedobrodziejstwami ziemi. Oczywiście wszelkiego rodzaju choroby pokarmowe, przewodu pokarmowego, tak samo dury brzuszne i te sprawy. Jest tutaj gruba, no więc trzeba się pilnować. Z takich ciekawostek jeszcze tutaj o Sierra Leone, o kraju, który będziemy teraz eksplorować, to, że jest tutaj najwyższy wskaźnik zgonów kobiet w ciąży i podczas porodów, najwyższy. Trzeba też zaznaczyć, że populacja Sierra Leone to około 6,5 do 7 milionów. No ciężko policzyć, ponieważ większość mieszka na terenach wiejskich, są porozrzucani po buszu. Też warto, moi drodzy,
powiedzieć o tym, że zapomniałem. No zapomniałem. Wyleciało mi z głowy, jak mi się przypomni, to powiem, dobra? A tymczasem jedziemy dalej. 160 chyba kilometrów jeszcze muszę zrobić. Mam nadzieję, że się dzisiaj uda. Chciałbym zrobić w stolicy. Proszę, ja was widzę do Liberii. Tak, następny kierunek to Liberia. Patrzcie, co znalazłem. Chrześcijański klapek. Bierzemy czy nie bierzemy? Nie bierzemy. Niech będzie. Nie bierzemy, to nie bierzemy. Wiecie co, jak podróżuję tutaj po Afryce Zachodniej, ogólnie po Afryce, to mam takie dziwne wrażenie. Musicie też wiedzieć, że to są potomkowie niewolników i to jeszcze nie tak dawno, to niewolnictwo to jeszcze funkcjonowało. Jeśli jakbyśmy się cofnęli 100 lat wstecz, to wciąż moglibyśmy tutaj spotkać niewolników. I no, ci starsi ludzie, których widzicie, no to są w pierwszej linii, to jest pierwsze pokolenie po niewolnikach. Ciekawe doświadczenie. Jakbym miał troszkę lepszy skill językowy i znalazł taką osobę może bardziej wykształconą i otwartą na to, żeby porozmawiać o tym, to by było naprawdę niesamowite doświadczenie, żeby przedstawić wam temat nieco głębiej. Spróbuję, ale nie obiecuję, bo to już jest wyższy poziom reportażu, wyższy poziom wnikania w kraj. Tak bym to określił, moi drodzy. Jak przyjeżdżałem jeden z checkpointów, no to policjant do mnie mówi: Bro, only be careful. Only be careful here. Be careful. Kurczę, jaki tutaj jest mały ruch. A jestem już z dobre 20 km od granicy. No butuję, już trzeci kilometr butuję. Tutaj możecie sobie zobaczyć cegłę z mułu. Proszę bardzo. Najtańsza. Obstawiam, że taka cegła tutaj może kosztować 50 groszy, nawet może i nie jest 40. Do wyschnięcia. Jak wyschnie, wtedy się chatę z takiego czegoś robi. Z takich tych kostek, nie wiem jak to nazwać, kostki. No i taka chata to jest chata. Ale później jak ją przykryją blachą falistą, no to jest tak gorąco, że normalnie jak w piekarniku. Więc lepsza by była strzecha, ale strzecha po to parze porze... O, się zaplułem, to znaczy, że już za mocno w czerwiu grzeje. Strzecha po porze deszczowej, proszę ja was, trzeba wymieniać, naprawiać. Tyle wam powiem. Im bliżej równika, tym słońce pali mocniej. Ale tam jaszczurka idzie. O kurczę, nie będzie stąd i tak widać. Mocniej pali. Stoję teraz z chłopakami pod mangowcem i pod palmami. Czekam, aż coś będzie jechało, żeby zatrzymać, żeby pojechać za 100 tysięcy, żeby złapać i pojechać do te 150 km do stolicy. A robię to tylko dlatego, że po pierwsze za 3,5 godziny jest noc. Po drugie jutro chciałbym pójść złożyć papierki o wizę do Liberii, bo to też nie jest taki hop-siup, nie dostaje się od ręki. A składając w środku tygodnia, no to jest większe prawdopodobieństwo, że jeszcze wiecie, w 2 dni się urobią albo w 3 maksymalnie. Więc muszę to ogarnąć. Ale złapanie transportu nawet takiego, wiecie, za pieniądz, to jest trudne. Jest po prostu trudne, bo większość tych samochodów już jest wypełniona. Tutaj sobie z chłopakami siedzę. Ja patrzę, jak widzę samochód, to wybiegam i próbuję łapać. Ale jeszcze przez pół godziny mi się nie udało. Taki fart, takie nieszczęście. Trochę szczęścia mi wyślijcie w komentarzu. Ale wieje. Udało się złapać. No warunki pracy tragiczne. Udało się złapać takie kolektivo. Jedziemy te 150 km z tyłu. 4 osoby, z przodu 3 osoby. Optymalizacja miejsca. Nie wiem, czy słychać, ale wiatr potężny wieje. Jak dojadę na miejsce, to będę wycieńczony. Powiem wam, że ściśnięci jak sardynki jesteśmy.
oczywiście plecak u mnie na kolanach, no bo nie ma za bardzo miejsca. Cały bagażnik zawalony towarem. Kurczę, coś widziałem, a Porto Loque to taki dystrykt i tutaj jest projekt, żeby ochronić przed tym, przed wypadkami. A jedziemy, jedziemy, czekali na mnie, jedziemy. Patrzcie jak załadowana, kolejny stop, no już chyba z 9 stop. Powiem wam, że cały czas musimy się zatrzymywać, kogoś nowego dopakować, ktoś się wynosi, w sensie wysiada. No i tak siada, tak jedziemy sobie na raty. 2 godziny ogólnie jazdy, ale to wyjdzie na co najmniej z 4. Gotowi? Ja z tyłu siedzę, no beka. No beka, ale bardzo przyjaźni ludzie, no powiem wam, że nie ma co porównywać do Sierra, do Gwinei. Ała, koleżanka biegnie już z orzechami. No, thank you, thank you. No, koleżka próbuje naganiać transport. Real gold. This is real gold. Tutaj koleżka rozwinął z tego, z papirusa trochę złota. No to będzie 1 gram probably. Czystego. 7 karat. Yeah. 7-karatowe złoto koleżka tutaj w taksówce wyciągnął. So you want to make the business? I'm on the business now. On the business? Yeah. But you have some place where it possible find this? Yes. Where we mine it. Mine it? Yeah. By yourself? No, I have people that are doing it now. Okay. You know. And how much cost 1 gram of the gold, 7 carats? Well, this one here now is 1,000,500. It easy to find to gold? No. It's not easy to find. Not easy. Find the diamonds? Well, it's the same process. The same. The same process of finding diamond. When you mine the diamond, you have to wash the... Clean it, yes. The okay. Weave. Then from there you will see. So the same thing, it's almost the same process. And then the difference, the way and manner they wash the diamond, it's different than this. To pogadali z kolegą. No, musicie też wiedzieć, że Sierra Leone jest przebogate w minerały takie jak złoto czy diamenty, no i też inne minerały, tylko że te, które wymieniłem właśnie, są najbardziej dochodowe i też najbardziej zapalnikowe, jeżeli chodzi o tutaj o wojnę domową, o której jeszcze sobie porozmawiamy zapewne w kolejnym odcinku. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. My jedziemy dalej do Freetown, do stolicy kraju Sierra Leone. Kolega teraz próbuje ogarnąć kolejnych pasażerów. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie, za obecność, za wszelkiego rodzaju wsparcie. Proszę zostawić ślad węglowy pod filmem. No i co, moi drodzy? Żegnam się, proszę zostawić oczywiście po sobie ślad, kliknąć ten przycisk czerwony, żeby nie ominął was nowy odcinek. I co? I łapeczkę koniecznie. A ja się żegnam. Czołem.